Szanowni Państwo, Hans von Trotta w powieści zatytułowanej Ramię Pollaka włożył w usta jednego z bohaterów następujące słowa. Żeby zjednoczyć naród, potrzebny jest król, bohater narodowy i muzeum narodowe. Chciałbym to zdanie uzupełnić obserwacją, że niezbędne są także pewien poziom zamożności oraz dar zdrowego rozsądku. Mam nadzieję, że nasz gość, pan doktor habilitowany Arkadiusz Sieroń, nie zaprzeczy, że myśl o dobrobycie i zamożności naszych rodaków oraz przekonanie, iż rozwaga jest niezbędna, by osiągnąć sukces finansowy, towarzyszyły mu podczas pisania pierwszego w kręgu Austriackiej Szkoły Ekonomii podręcznika finansów osobistych. W naszych krajowych realiach Organizacja Anarchistów Polskich, współorganizator dzisiejszego spotkania obok Civitas Christiana, jest wśród zróżnicowanych środowisk monarchistycznych prawdopodobnie jedyną strukturą, która oprócz konkretnej wizji ustrojowej ma również jasne stanowisko ekonomiczne. Postulat wolności gospodarczej, czyli uwolnienia gospodarki od wpływu biurokratów, którzy mówią o sobie, że Polacy powinni być wdzięczni urzędnikom za to, iż pozwalają im pracować, skłania nas do współpracy z ekonomistami i przedsiębiorcami, uważającymi, że uwolnienie talentów, nieskrępowane ludzkie działanie, współpraca oraz szlachetna konkurencja regulowana zasadami dekalogu są jedyną drogą do Wielkiej Polski. Polska wielka to Polska wolna, Polska ludzi bogatych, ludzi myślących o przyszłości, ale myślących o niej nie w kategoriach kadencji parlamentu czy prezydenta, tylko pokoleń. A może wręcz stosując się do stwierdzenia, że reakcjonista myśli w tysiącleciach. Organizacja Anarchistów Polskich od 1989 roku zwraca się do wszystkich ludzi dobrej woli z apelem, że legitymiści powinni być obrońcami wolności, a wolnościowcy powinni być obrońcami prawowitości władzy. Chciałbym dożyć chwili, w której ta nadzieja z kraju marzeń przejdzie w rzeczywistość. Powinniśmy się uzupełniać, musimy współpracować. Wyrazem tej nadziei jest dzisiejsze spotkanie z panem doktorem habilitowanym Arkadiuszem Sieroniem, autorem dzieła pod intrygującym tytułem Jak osiągnąć nieprzebrane bogactwo i finansową niezależność? W weekend lub trochę dłużej. Nasz gość jest adiunktem na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz członkiem Rady Naczelnej Instytutu Misesa. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół teorii pieniądza, efektu Cantillona, polityki pieniężnej oraz finansów osobistych, dzięki której kwestii właśnie dziś mamy przyjemność się spotkać. Chciałbym podziękować współorganizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Civitas Christiana, za możliwość zorganizowania spotkania we wnętrzu Centrum Medialnego we Wrocławiu. Dziękuję oczywiście przede wszystkim naszemu gościowi. Dziękuję, że przyjął Pan nasze zaproszenie i oddaję Panu głos. Dobrze. Szanowni Państwo, za chwilę powiem, czy zdradzę Państwu tę tajemniczą formułę na nieprzebrane bogactwo i finansową niezależność, ale zanim do tego przejdę, oczywiście bardzo chciałbym podziękować tutaj za gościnę Civitas Christiana, podziękować organizacji Anarchistów Polskich, panu Adrianowi tutaj za organizację, Państwu za przybycie, zwłaszcza, że ostatnio mamy upały, rozpoczął się też turniej piłkarski, więc jest duża konkurencja. Dziękuję, że Państwo zdecydowali się alokować swój rzadki czas akurat w ten sposób. Więc już za chwilę zdradzę Państwu ten magiczny sekret na bogactwo. Natomiast zanim to uczynię, jeszcze chciałbym parę słów może odnieść się do Adama Smitha i do Arystotelesa. No bo czym byłoby wystąpienie bez odwołania się do tych dwóch wielkich myślicieli, na pewno byłoby niepełne i tak może w ten sposób moje wystąpienie uczynię chociaż odrobinkę bardziej naukowym. Więc chciałbym zacząć od Adama Smitha, dlatego że Adam Smith, jak Państwo wiedzą, zajmował się, czy postanowił zająć się tym pytaniem, jakie są przyczyny bogactwa narodów.
jakie są przyczyny bogactwa narodów. I ja w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, czy możemy z tym samym rygorem naukowym odnieść się do kwestii, jakie są przyczyny bogactwa jednostek. Więc trochę paradoksalnie, bo na ogół w ekonomii od mikroekonomii przechodzimy, czy powinniśmy przechodzić do makroekonomii, od jednostek do tutaj większych całości. Natomiast ja się zacząłem zastanawiać, czy są jakieś takie prawa, czy można sformułować pewne prawidła, czy wyjść poza taki zdrowy rozsądek, jeśli chodzi o tematykę finansów osobistych i osobistego bogactwa. Tak? Więc tutaj jakby w tym sensie ta książka, można ją, tak naprawdę ona nie jest ekonomiczna, tylko przynależy do chrematystyki, tak? O której pisał właśnie Arystoteles, bo on wyróżniał naukę o zarządzaniu majątkiem gospodarstwa domowego za Ksenofontem oraz właśnie zarządzanie takim majątkiem osobistym, i tutaj bym już trochę bardziej sceptyczny, tak? Natomiast ja tutaj chciałbym może bardziej zachęcić wszystkich do podjęcia refleksji w tym temacie oraz także do podjęcia działań w tym temacie, tak? Więc tak jak mówiłem, już za chwilę zdradzę Państwu ten tajemniczy sekret na bogactwo i finansową niezależność, ale zanim to uczynię, to jeszcze właśnie chciałem odnieść się do... Pomyślałem, że dobrze będzie, jeżeli się odniosę do jeszcze jednej kwestii, zważywszy na miejsce, w którym jej jesteśmy, tak? Bo tutaj mamy stowarzyszenie katolickie i wydaje mi się, że warto się odnieść, bo... Wydaje mi się, że mamy pewne takie przekonania, że dużo osób ma błędne przekonania, jeśli chodzi o pomnażanie majątku. Może niekoniecznie tylko w kręgach katolickich, też w innych, ale że dla części osób jest coś takiego moralnie wątpliwego, jeśli chodzi o pomnażanie bogactwa. To trochę wynika, to może trochę pokutuje właśnie Arystoteles, tak? Bo on tak sceptycznie podchodził właśnie do zarabiania pieniędzy, bo on uważał, że pieniądze nie mogą w uczciwy sposób pomnażać siebie, tak? Że odsetki nie są czymś właściwym. Tak? Więc i my często mamy takie przekonania, że pieniądze śmierdzą, albo tak, że prędzej wielbłąd przejdzie niż bogaty przez ucho igielne. I ja tutaj w książce się trochę rozprawiam z wieloma takimi przekonaniami i wydaje mi się, że warto też jakby w tym miejscu jakby zaakcentować, że no, oczywiście podejrzewam, że Państwo tutaj mają znacznie większą wiedzę na ten temat niż ja, bo ja nie jestem uczonym w piśmie, tak? Natomiast z tego co wiem, to święty Paweł nigdy nie krytykował krytykował nie pieniądze same w sobie, tylko chciwość pieniędzy, tak? Jakby problemem nie było pomnażanie majątku, tylko bałwochwałczy stosunek do pieniądza i do majątku, tak? Więc to chciałbym, jakby w tej przypowieści, w której Jezus wypędza kupców ze świątyni, to też nie chodziło, na ile wiem, tak, że Jezus miał coś przeciwko kupcom. Tak, czy przeciwko handlowi, tylko przeciwko handlowi na terenie świątyni albo przeciwko nieuczciwemu handlowi, tak, i lichwa. Tak, więc to jakby warto, pomyślałem, po prostu zaakcentuję, tak, mamy przypowieść o talentach, więc wydaje mi się, że jak najbardziej pomnażanie majątku jest nie tylko intratnym zajęciem, ale także chwalebnym, tak? Bo jeżeli ludzie dobrej woli będą mieć na przykład 10 razy większy majątek, to potencjalnie mogą 10 razy większe dobro czynić w świecie, tak? No po prostu żyjemy w pewnym świecie rzeczywistym, gdzie potrzebujemy zasobów materialnych, dzięki którym możemy też pomagać innym, tak? Więc to jakby pomyślałem, że na początek, biorąc pod uwagę to miejsce, jakby zaakcentuję. Więc już przechodzę do tej tajemniczej formuły, ale oczywiście zapomniałem jeszcze o Adamie Smithie, tak? Adam Smith
jakie były propozycje klasycznych ekonomistów co do źródeł bogactwa. Tak? No, można tak klasycznie podejść właśnie czynniki produkcji, tak? Czyli praca, kapitał, ziemia. Czasem się ekonomiści wyróżniają jeszcze czwarty czynnik produkcji, przedsiębiorczość, albo taki czynnik, który jakby łączy wszystkie te pozostałe trzy. Tak? No i tutaj, czy można to podejście zastosować do finansów osobistych, tak się zastanawiałem. Tak? No, z jednej strony można, możemy sobie wziąć pracę, no i rzeczywiście, jeżeli będziemy więcej pracować, to więcej zarobimy. Tak? No ale wydaje mi się, że nie tędy droga, tak? No bo oczywiście mamy limity i czasowe, i mamy ograniczoną dobę i tak dalej, więc to... No i to też nie do końca chodzi w podejściu finansowej niezależności, tak? Bo w podejściu finansowej niezależności, o której być może więcej za chwilę powiem, no to chodzi nam o to, aby uniezależnić się od pracy najemnej w pewnym sensie, tak? Aby oddzielić swój dochód od czasu, tak? Aby nie musieć zamieniać, no bo praca najemna polega na tym, że zamieniamy czas na pieniądze, tak? Jakby w tym podejściu finansowej niezależności chodzi o to, że my budujemy pewien majątek, który sam bardziej automatycznie pracuje dla nas, czy na nas, tak? I my nie musimy jakby ciągle zamieniać naszego cennego, ograniczonego i bezpowrotnie mijającego czasu na jakiś sumień pieniężny, czy sumień dochodu, tak? Więc jeśli chodzi o pracę, to już lepszym pomysłem byłaby prawdopodobnie praca bardziej produktywna, tak? Czyli praca bardziej wydajna, czyli niekoniecznie chodziłoby o to, że pracujemy dłużej czy więcej, ale pracujemy mądrzej, pracujemy wydajniej, tak? I tu jest pomysł taki, no zgodnie z neoklasyczną teorią płacy, tak? I płaca podąża za wydajnością, więc jeśli zwiększamy produktywność, to też nasze płace powinny wzrastać, tak? Więc tu, no oczywiście tu można wchodzić bardziej w szczegóły, bo możemy podejmować różnego rodzaju działania w obecnym miejscu pracy, tak? Tylko że tam jest problem, że no, to bardziej szczegółowo o tym piszę w książce, że jest coś takiego jak krzywa uczenia się i o ile na początku ona jest dosyć stroma, to później bardzo szybko się wypłaszcza. Co znaczy, że wraz z upływem, jakby na początku, jak no powiedzmy jesteśmy w nowej firmie, tak? No to wszystko jest dla nas nowe, więc uczymy się, jakby przyswajamy dużo nowej wiedzy w krótkim czasie, tak? Więc możemy dosyć szybko zwiększyć swoją produktywność, tak? Jeżeli zaczynamy pracować w korporacji, nie wiem, pierwszy raz zapoznajemy się z arkuszem Excel, no to tu jest duży potencjał, by zwiększyć swoją wydajność, tak? No ale jak później się albo poznajemy bazy danych w tej firmie, tak? Natomiast jak już pracujemy kilka tygodni czy miesięcy, no to już jakby trudniej o przyrosty produktywności, a w związku z tym o płacę, tak? Więc niektórzy mówią, by na przykład co jakiś czas zmieniać miejsca pracy i że wtedy przeskakujemy, ja to mówię, przeskakujemy na nowe krzywe uczenia się, tak? I też różne badania wskazują, że wtedy jakby firmy oferują nowym pracownikom wyższe płace niż tak zwanym insiderom, tak? To trochę jest tak samo z klientami w bankach. Nie wiem, jeżeli Państwo czasem odbierają telefony od banków, to Państwo wiedzą, że nowi klienci są kuszeni często lepszymi ofertami niż ci zasiedziani klienci czy pracownicy, tak? No więc tutaj w każdym razie z pracą wydaje mi się, że są pewne ograniczenia, tak? Więc może przedsiębiorczość, ale to też nie każdy chce podejmować tego typu ryzyko. Więc tutaj w książce i w tym krótkim wystąpieniu chciałbym się bardziej skupić na takiej ścieżce, na kapitale, tak? Na kapitale, czyli nie praca, nie przedsiębiorczość, tylko no, kapitał jako ta ścieżka pomnażania bogactwa. No więc właśnie, jaki jest ten tajemny sekret bogactwa, tak? Myślę, że możemy już do tego przejść. Aby osiągnąć nieprzerwane bogactwo, finansową niezależność, najlepiej mieć bogatych rodziców po prostu. A
A jeszcze tak całkiem już na poważnie, no to tak naprawdę nie ma takiego sekretnej formuły i ja też jakby napisałem tę książkę trochę w opozycji do różnych takich popularnych poradników, którzy obiecują drogę na skróty, więc też jakby w tej książce rozprawiam się z takimi propozycjami, przestrzegam czytelników przed różnego rodzaju takimi drogami na skróty, bo to najczęściej są różnego rodzaju oszustwa. Tutaj osiągnięcie, jakby argumentuję, że osiągnięcie nieprzebranego bogactwa i finansowej niezależności to jest wbrew tytułowi, to nie jest weekend, tylko jednak to trochę dłużej. Więc to zajmuje czasu i to wymaga systematyczności. Natomiast punktem wyjścia z rozważań, jeżeli już chcemy mieć jakąś magiczną taką formułę, no to byłoby oczywiście, że wydatki powinny być mniejsze od dochodów. No i to jest oczywiście, to się wydaje trywialne i banalne i aż mi głupio, że o tym wspominam, tak? Ale zatrzymajmy się na chwilę przy tym, bo to tak naprawdę nie jest aż bo tu można kilka ciekawych rzeczy wyłuskać z tego, tak? No bo po pierwsze, tak, widzimy, że tu mamy nierówność. Chodzi o to, by nasze dochody były wyższe od wydatków, tak? Czyli to nam pokazuje nam już jedną bardzo ważną rzecz, że można teoretycznie osiągnąć finansową niezależność przy każdym poziomie dochodów. I to ma dobrą stronę i ma złą stronę. Ta dobra strona jest taka, że nie trzeba relatywnie wysoko zarabiać, czy dużo zarabiać, aby osiągnąć finansową niezależność. To też pewnie później będzie bardziej jasne, tak? Bo jeżeli będziemy relatywnie niewiele zarabiać, ale jeszcze mniej wydawać, no to wciąż będziemy generować pewne nadwyżki, które nam pomogą osiągnąć nasz cel. Więc to jest dobra wiadomość. Jakby tą złą wiadomością jest to, że z drugiej strony można zarabiać bardzo dużo, a wciąż nie przybliżać się do finansowej niezależności. Tak? I to na pewno Państwo słyszeli o wielu takich przypadkach znanych celebrytów, którzy zarabiali bardzo dużo, a musieli ogłosić bankructwo. Tak? Tutaj w książce wymieniam Eltona Johna, słynnego piosenkarza, albo Mike'a Tysona, słynnego pięściarza, który za jedną walkę potrafił zainkasować kilkadziesiąt milionów dolarów, a musiał ogłosić bankructwo, tak? Ogółem przepuszczając chyba 400 milionów dolarów, tak? Więc to jakby ten poziom dochodów, tak, nie gwarantuje finansowego sukcesu, tak? Jakby dlaczego zbankrutował? No bo te jego wydatki w postaci złotej wanny, w postaci tresera tygrysów bengalskich, bo miał dwa tygrysy bengalskie na utrzymaniu, z którymi jeździł do hoteli i tak dalej, tak? Różnego rodzaju imprezy i tak dalej, tak? To Państwo są w stanie sobie wyobrazić. Więc to jest jakby ta ważna kwestia. Więc tu już widzimy, na co musimy uważać, tak? Musimy uważać na... W finansach osobistych się mówi inflacja stylu życia, czyli musimy uważać na tak zwaną inflację stylu życia, tak? Obecnie, zwłaszcza po ostatnich latach, no każdy z nas już wie, czym jest inflacja, więc tego terminu nie muszę pewnie wyjaśniać. Natomiast o inflacji stylu życia się mniej mówi chyba, to nie jest aż tak powszechny termin, tak? No o co tu chodzi? No? Chodzi o to, że wraz ze wzrostem dochodów nasze wydatki mają skłonność do magicznego wzrostu, do podążania za dochodami, tak? Albo jest takie prawo Parkinsona, które mówi na temat biurokracji, tak? Że praca rozszerza się tak, aby wypełnić cały dostępny czas na jej wykonanie, tak? Więc ja w mojej książce trochę przeformułowałem to prawo i analogicznie sformułowałem prawo inflacji stylu życia, które mówi, że wydatki rozszerzają się tak, aby wydać całe dostępne dochody, tak? Czy aby spożytkować jakby całe dostępne dochody. Więc tak, no to też jest taka przypowiastka. Czasem się mówi o efekcie Diderota, tak? Na inflację stylu życia, bo jest taka przypowiastka o tym, o tej postaci.
Dieter odkupił sobie, nie, czy dostał w prezencie chyba jakiś gustowny szlafrok. No i stwierdził, że ma wspaniały, piękny szlafrok, ale teraz do tego szlafroku trochę meble mu nie pasują w mieszkaniu. Więc kupił jakiś nowy sekretarzyk, no ale jak w jednym pomieszczeniu nowy mebel, no to wypada też lepiej urządzić drugie pomieszczenie. I tak zaczął kupować różne rzeczy, aż popadł w tarapaty finansowe. Tak? Więc to jakby, i to często tak jest, że dostajemy, nie wiem, zatrudniamy się w nowej pracy, tam jest trochę inne środowisko, do którego być może aspirujemy, albo mamy dochód, tak? No i jakby bardzo często ludzie mają takie wytłumaczenie, że nie oszczędzają nic, no bo mają za niskie dochody, ale później dostają podwyżkę, no i też nic nie oszczędzają, bo właśnie wzrastają też dochody, no bo jak mają więcej, to mogą sobie pozwolić na większe wydatki, tak? Dlatego tu nam jakby ta nierówność nam już mówi właśnie, aby zwracać uwagę na inflację stylu życia. No i tu przechodzimy do kolejnej właśnie implikacji, no bo ta nierówność, tak, nam pokazuje, że co jest kluczem, tak? No bo my chcemy, aby ta nierówność między dochodami a wydatkami była jak największa. A jak nazywamy tę nierówność między dochodami a wydatkami? No to są oszczędności, tak? Dlatego można powiedzieć, że kluczem do bogactwa, czy do finansowej niezależności, czy do takiego właśnie sukcesu w finansach osobistych są oszczędności. Tak, no bo pieniądz niewydany to pieniądz zaoszczędzony, tak? I być może część z Państwa jakby jest trochę rozczarowana, tak? Bo to nie brzmi, jakby wielu osobom się oszczędności się tak nie najlepiej się kojarzą z pewnym wyrzeczeniem, tak? No bo właśnie jeżeli oszczędzamy, to nie możemy tych pieniędzy wydać. Dlatego ja też zachęcam w mojej książce do takiego podejścia, by spojrzeć na oszczędności trochę inaczej, tak? No bo jak w finansach przedsiębiorstw z kolei nazywamy różnicę między przychodami a kosztami? Zyski, tak? W finansach przedsiębiorstw mówimy o zyskach, tak? I to jest jakby od razu to mamy zupełnie inne podejście. Zyski wydaje mi się, że nam się trochę lepiej kojarzą jednak niż oszczędności, bo to jest coś zyskujemy, prawda? Tak? Tu już nie ma tego elementu wyrzeczenia, tylko raczej jest pewien element nagrody, że coś zyskaliśmy, tak? Dlatego jakby ja zachęcam właśnie do takiego podejścia, aby maksymalizować nasze zyski, jeśli chodzi o finanse osobiste, tak? Czyli maksymalizować oszczędności w pewnym sensie, tak? I to wydaje mi się, no jakby nie mówię tu nic zaskakującego prawdopodobnie dla Państwa, tak? Natomiast no według różnych badań to też różni się w zależności od szacunków. Według różnych badań 1/3 Polaków nie ma żadnych oszczędności. Kolejna 1/3 Polaków ma oszczędności raptem na kilka miesięcy, tak? Więc pod tym względem wydaje mi się, że jest dosyć źle w kraju, tak? A tutaj jeśli... no bo dlaczego to jest takie ważne, tak? No to jest oczywiście ważne, jak już mówiliśmy, tak? Dlatego, że jeżeli my, mając oszczędności, mając zbudowany majątek, czy będąc finansowo niezależnymi, tak, to nie tylko możemy, jak mówiłem, jakby zaspokajać różne swoje potrzeby, możemy też działać filantropijnie, tak, czy wspierać innych i w ten sposób szerzyć dobro na świecie, ale też jakby warto pamiętać, i tu może nawiążę do tego, co pan Adrian znaczy mówił we wstępie, tak, że wtedy jesteśmy niezależni także od rządu, tak, i to jakby wspominam o tym, bo mam w pamięci ten epizod pandemiczny, tak, kiedy był lockdown i kiedy było słychać powszechny jęk zawodu, jęk przerażenia, tak, że jakby ludzie nie mieli żadnych oszczędności, dlatego domagali się
jakichś różnych programów osłonowych, tarcz, jak najszybciej, jak najprędzej, jak najwięcej, no bo nie mieli nic obłożonego. Gdyby były te oszczędności, no to jakby nie jesteśmy wtedy... Więc wydaje mi się, że takie społeczeństwo, społeczeństwo wolnych ludzi, tak, jakby jeśli ludzie są majętni i mają oszczędności, to wspiera ich niezależność i także od rządu, tak, że więc to też o tym warto myślę pamiętać. No dobrze, to wiem, że oszczędności są ważne i że można też na oszczędności patrzeć jak na zyski. I teraz właśnie chciałbym przejść do kluczowej roli stopy oszczędności, bo to jest naprawdę, wydaje mi się, bardzo ważna kwestia, która nie jest do końca zrozumiana, wydaje mi się, przez większość ludzi, tak? No bo większość ludzi oczywiście wie, że warto oszczędzać, tak? To jest jakby truizm, tak? Większość ludzi wie, że warto zdrowo jeść, że warto się ruszać i warto oszczędzać, tak? Gorzej jest oczywiście z wykonywaniem tych działań, tak? Więc to też widzimy, że tu właśnie dużą rolę też odgrywa psychologia czy pewne przekonania, o których wspominałem, tak? Natomiast, więc dużo osób wie, że warto oszczędzać, mniej jakby czyni to, a jeszcze mniej, wydaje mi się, zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo ważna jest stopa oszczędności. Tak? I aby to Państwu unaocznić, zadam takie pytanie, jak Państwu się wydaje, kiedy by Państwo mogli osiągnąć finansową niezależność, jeśli Państwa stopa oszczędności wynosiłaby zero? Takie na rozgrzewkę. Ale to się mogą pieniądze likwidować. Słucham? Likwidować pieniądze w ogóle. Nie będzie problemu wtedy. No jest to jakiś pomysł. Przy zero to nigdy. Tak jest. No przy zero to nigdy, tak? Są ludzie, które żyją bez pieniędzy. No właśnie tu upadła dobra odpowiedź, tak? Jeżeli stopa oszczędności wynosi zero, no to nigdy nie możemy osiągnąć finansowej niezależności, tak? No bo jeżeli stopa finansowa... Jeżeli stopa oszczędności... Skoro mamy pieniędzy, to są niezależne pieniądze z definicji. No ale wciąż są zależni od pewnego sumienia dóbr, tak? Czy... Nie, albo upłynuje słonie, albo nie upłynuje. No muszą coś jeść, tak? No tak. No, to jest jednak pewna utopia, prawda, niewielkich społeczeństw. Nie, to jest dużo ludzi tak żyje w Afryce. Które dziś... Sporo ludzi żyje poza obiegiem pieniądza. Która dziś jednak nie ma zastosowania w naszych lokalnych polskich warunkach. Tak, to bardziej społeczeństwa pierwotne. Tak, ale to za chwilę przejdziemy do pytań i odpowiedzi. Ja już nie mam zbyt dużo treści, więc jeszcze chwilkę i przejdziemy do pytań. Więc jeżeli wydajemy wszystko, co zarabiamy, no to oczywiście potrzebujemy ciągle tego sumienia dochodów, aby się utrzymać, tak? Więc nigdy nie możemy przejść na finansową niezależność, czy jej osiągnąć, tak? No i teraz pytanie z drugiego skraju, tak? Jeżeli nasza stopa oszczędności wynosi 100%, to kiedy będziemy mogli osiągnąć finansową niezależność? To za trudne pytanie. To jest trochę trudniejsze, bo to jest podchwytliwe takie, no bo nie do końca wiadomo, co znaczy stopa oszczędności 100%, tak? Ale jak się nie je i nie pije, to się jest niezależnym od początku, czyli tak. Co? Tak. Co ja proponował? Tak, no to no właśnie, tak, czyli jeśli wszystkie nasze zarobki możemy odłożyć, bo nasze wydatki są jakoś finansowane w inny sposób, to możemy już, to właściwie to oznacza, że już teraz jesteśmy finansowo niezależni, tak? Więc tu no, oczywiście mamy takie skrajne przypadki, ale one dobrze nam pokazują pewną zależność, którą tu chciałbym rozwinąć trochę. Inne pytanie, tak? No powiedzmy, że mamy stopę oszczędności w wysokości 10%, tak? Czyli to jest taka tradycyjnie sugerowana w różnych podręcznikach, w takich tradycyjnych, stopa oszczędności, tak? Że wystarczy oszczędzać 10% i mamy zapewnioną jakąś tam przyszłość, tak? No to pojawia się pytanie, ile czasu musimy pracować, aby sfinansować sobie jeden rok emerytury, czy jeden rok wakacji? Przy
stopie oszczędności w wysokości 10%. No to chyba zależy od tego, ile w ogóle zarabiamy. Nie. 10. Po prostu 10, no, żeby to stało. To 10 groszy zrobiłem złotówkę na przykład. Mhm. No właśnie, bardzo często jakby cieszę się, że pan powiedział, że to zależy, ile zarabiamy, bo takie jest na ogół właśnie przekonanie, że to zależy. Natomiast okazuje się, że nie do końca, tak? Ale no, możemy założyć, że nie wiem, że ktoś zarabia 4000 netto, no powiedzmy, tak? Bo to akurat było nieco mniej niż średnia krajowa w 2021, jak pisałem tę książkę. Zaczynałem pisać, tak? No to tak, no to oszczędzamy 10%, tak? Czyli odkładamy 400 zł miesięcznie, tak? Czyli wydajemy 3600 zł, tak? Albo no, w skali roku, tak, no to będzie, zarabiamy 48 tysięcy, odkładamy 4800, wydajemy 43 200, tak? Czyli ile musimy pracować, aby sfinansować sobie jeden rok emerytury? No, odpowiedź wynosi 9 lat. No bo tak, ile potrzebujemy na roczne wakacje, czy na roczną emeryturę, tak? No, nasze roczne wydatki wynoszą, jak powiedziałem, 43 200 zł, tak? No bo 90%, tak? Więc musimy pracować, właśnie tę kwotę dzielimy przez roczne oszczędności. Tak, i to nam wychodzi 9, tak? Czyli na jeden rok finansowej wolności musimy pracować 9 lat. No, tak, przy 10% stopie oszczędności. Jak Państwu się to mało, dużo? To znowu zależy na kogo. Tak, no, oczywiście, tak. No. Tylko że no, jak mamy średnią oczekiwaną dalszą długość życia, tak? 65-letniego mężczyzny, to jest około 15 lat w Polsce, tak? No to aby się utrzymać 15 lat, to byśmy musieli, tu zakładamy brak ZUS-u i tak dalej, tak? Pracować 135 lat, aby się utrzymać przez średnią na emeryturze, czyli całkiem sporo. Czyli całkiem sporo, tak? Więc zwiększmy może trochę stopę oszczędności, tak? Do 20%. Do 20%. To jak Państwu się wydaje, ile w takiej sytuacji, ile byśmy musieli pracować na jeden rok takiej finansowej niezależności? To już lepiej nie mówić chyba. Niech Pan nas nie straszy. Cztery, tak? No właśnie, no bo oszczędzamy 20, stopa oszczędności wynosi 20%. Tak, więc jakby wydajemy 80%, tak, na jakby naszych dochodów, tak? Więc musimy jakby 4 lata pracować, aby utrzymać się przez 1 rok, tak? No i tutaj chciałem Państwu pokazać taką no, tabelkę i wykres właśnie z tego rodzaju wyliczeniami. No ale tutaj pewne braki sprzętowe nie pozwalają nam to uczynić. Ale jakby mechanizm Państwo, mam nadzieję, dostrzegają, tak? Tu oczywiście można to kontynuować, tak? No bo przy 50% stopie oszczędności, tak? To będziemy musieli jeden rok pracować już tylko na jeden rok wakacji, tak? A jeżeli byśmy dalej zwiększali, czyli na przykład mamy stopę oszczędności 75%, tak? Czyli z tych 4000, 3000 oszczędzamy, a jeden rok a 1000 miesięcznie wydajemy tylko, tak? No to wtedy widzimy, że oszczędności są 3 razy wyższe niż wydatki, czyli wtedy pracujemy tylko 4 miesiące na rok emerytury czy finansowej niezależności, tak? Więc jakby co tutaj, jakie są implikacje tego, tak? Jakby widzimy tę zależność pomiędzy stopą oszczędności a liczbą lat, którą potrzebujemy pracować na finansową niezależność. Tu oczywiście to jest bardzo taki prosty przykład, który działa na naszą niekorzyść, w tym sensie, że założyliśmy
przede wszystkim brak stopy procentowej, brak oprocentowania naszych odsetek, tak? W rzeczywistości to będzie trochę lepiej działało, tak? Ale to nam pokazuje, że właśnie nie jest ważne to, ile absolutnie zarabiamy, tylko ważny jest stosunek, ważna jest stopa oszczędności, czyli stosunek oszczędności do naszych dochodów. Tak? I to nam pokazuje kilka, moim zdaniem, bardzo ważnych rzeczy. Tak? No po pierwsze, to nam pokazuje, nawet w tym scenariuszu bez dodatniego oprocentowania, że ta tradycyjnie rekomendowana stopa oszczędności w podręcznikach sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu lat, ona jest nieaktualna. Tak? No w sensie oszczędzanie 10% to jest za mało. To jest za mało przynajmniej, aby osiągnąć cokolwiek, co by przypominało finansową niezależność. Tak? Drugi wniosek jest taki, i moim zdaniem to jest bardzo ciekawy wniosek, bo drugi wniosek jest taki, że oszczędzanie czy oszczędności kupują nam czas. I dlaczego to jest tak? Wiedzieliśmy, jeżeli mamy 10% stopę oszczędności, to na jeden rok musimy pracować 9 lat. A jeżeli mamy 20% stopy oszczędności, to tylko 4 lata. Czyli to nam kupuje jakby 5 lat na każdy rok w wakacji. I to mi się wydaje ważne z tego powodu, że my często patrzymy na oszczędności czy na proces oszczędzania jak na wyrzeczenie. A to nam pokazuje, a to może nam zmienić, czy pomóc nam zmienić perspektywę, że to niekoniecznie jest wyrzeczenie, tylko wręcz to uwalnia nas jakby z tych kajdan, tak? Czy to nas przybliża do finansowej niezależności. Więc to jest, więc to też jakby pomaga nam, jakby czasem się warto zastanowić, czy na przykład ta kolejna kawa w kawiarni, czy rzeczywiście ona jest warta tego, aby ją kupić? Tak, bo mamy w głowie, że no, każdy pieniądz wydany to jest pieniądz potencjalnie niezaoszczędzony, który nas nie przybliża do finansowej niezależności. Tak? Jakby nie mówię teraz, aby nigdy nie chodzić do kawiarni i nie kupować kawy. Tak? Natomiast też w literaturze się mówi o efekcie latte, o takich drobnych wydatkach, które się kumulują do większych sum, jakby w perspektywie jakby dłuższych horyzontów czasowych. Tak? Więc to jakby czasem być może warto sobie odmówić pewnych rzeczy, bo to nas przybliża do właśnie tego celu, jaka jest finansowa niezależność. Tak? Że to nam kupuje czas. Więc to jest, wydaje mi się, ważna kwestia. I, no i ta ostatnia, czy właściwie no podstawowa, tak? Bo jakby właśnie na tym chciałem się skupić, że i to jest jakby coś, co w ogóle przekonało mnie do tej idei finansowej niezależności i też do tego, aby zgłębiać ten temat, samemu zacząć regularnie oszczędzać oraz inwestować i by ostatecznie napisać książkę na ten temat, bo to jest właśnie jakby chodzi tutaj, że kiedy będziemy mogli osiągnąć, jakby o tym, kiedy można osiągnąć finansową niezależność, decyduje zasadniczo nasza stopa oszczędności, tak? Właśnie, że ona jest kluczowa i to jakby jest czysta matematyka, tak? No właśnie ten poziom, jakby poziom naszych dochodów absolutny nie ma tutaj aż takiego znaczenia jak, no oczywiście przy wyższych dochodach nam jest łatwiej oszczędzać, czy łatwiej mieć wyższe stopy oszczędności. Natomiast jakby kluczowa jest stopa oszczędności. I to jakby jest o tyle ważne też, że to nam pokazuje, że można osiągnąć finansową niezależność. Jakby, że to leży, to jest możliwe, tylko musimy się wtedy zdecydować, albo musimy wtedy zaakceptować wysoką stopę oszczędności. Tak? I tutaj prasa swego czasu już rozpisywała się tutaj w amerykańskiej blogosferze, zwłaszcza jest znana postać właśnie pewnego inwestora, który jest bardzo taką znaną postacią w tym ruchu finansowej niezależności, który osiągnął finansową niezależność w wieku 33 lat. Tak? Czyli dosyć szybko byśmy powiedzieli, tylko właśnie on miał
bardzo wysoką stopę oszczędności, powyżej 70%, tak? Więc jakby ja nie mówię, że jest to łatwe mieć taką wysoką stopę oszczędności, natomiast jest to matematycznie możliwe, aby osiągnąć finansową niezależność w relatywnie krótkim czasie. Przy odpowiednio wysokiej stopie oszczędności. Tak? I jakby dlaczego też o tym mówię? Bo to też będę jakby do tego zmierzał, właśnie jak zwiększyć oszczędności, tak? Bo też jakby myślę, że pomału będę, kończył. To, bo my bardzo często, jak większość ludzi oszczędza, jeżeli w ogóle oszczędza, tak? To większość ludzi oszczędza w ten sposób, że co im zostanie na koniec miesiąca, no to może zaoszczędzą. Natomiast ja tutaj postanowiłem, że podzielę się tą zależnością pomiędzy stopą oszczędności a liczbą lat niezbędnych do przejścia na finansową niezależność, aby uczynić z tego proces bardziej świadomy, tak? Aby to było przedmiotem naszej decyzji. Że my wtedy określamy na początku, jaką chcemy mieć stopę oszczędności, tak? Albo inaczej, jaką możemy mieć stopę oszczędności, tak? Albo i wtedy wiemy, kiedy będziemy mogli przejść na emeryturę, czy finansową niezależność ją osiągnąć, albo określamy, kiedy byśmy chcieli osiągnąć finansową niezależność i wtedy sobie dobieramy odpowiednią stopę oszczędności, tak? Ale aby to był bardziej świadomy proces, tak? I z tym się wiąże taka zasada, którą chciałbym Państwu przedstawić i to jest taka jedna rzecz, z którą chciałbym, aby Państwo zostali po tym spotkaniu i aby każdy w ogóle z nim został, tak? Jeżeli miałbym tak jakby skreślić tę książkę albo wyłuskać z niej jedno zdanie, które może w największym stopniu pomóc większości osób w sferze finansów osobistych, to byłaby właśnie ta zasada. Ta zasada brzmi: płać najpierw sobie. Płać najpierw sobie. No, o co tu chodzi? No, właśnie chodzi o to, aby zaczynać od siebie, tak? Nie wiem, może zacznę od analogii. Nie wiem, jak Państwo zaczynają dzień. Ja się staram zacząć od dzień. Nie rzucam się od razu w wir pracy, ale zaczynam od takiego czasu dla siebie, gdzie medytuję, kontempluję, modlę się, w zależności jak to nazwiemy. I dopiero później jakby idę w świat, tak? Czyli najpierw jest czas dla siebie. I tak samo trochę w finansach osobistych jest płać najpierw sobie. Czyli najpierw płacimy sobie, a dopiero innym, tak? No bo my na ogół najpierw płacimy innym, a później sobie, tak? Bo jeżeli my idziemy do tej kawiarni, no to najpierw płacimy właścicielowi kawiarni, tak? Jeżeli płacimy wszystkie media, to płacimy elektrowni, gazowni, tak? Płacimy Spotify, czy tam płacimy filmom młodzieżowym i tak dalej, tak? Czyli najpierw wydajemy wszystkie pieniądze, a jeżeli nam coś zostanie, to oszczędzamy. Czyli sobie płacimy na samym końcu. I ja proponuję takie podejście, by sobie płacić na samym początku. Tak? Bo to jakby, tak jak mówiłem, jak większość ludzi próbuje oszczędzać. Większość ludzi próbuje oszczędzać, że po prostu wydają, no i zobaczą, jeśli im zostanie na koniec miesiąca, to zaoszczędzą. Tylko jeżeli pieniądze są na koncie, to one też mają taką magiczną właściwość, że one zaczynają krzyczeć: wydajcie mnie, wydajcie nas, i ludzie często wydają wszystko, tak jakby te pieniądze na koncie tam, nie wiem, parzyły albo coś, tak? Więc inflacji. No tak, inflacja nie sprzyja, tak? Inflacja nie sprzyja, no, bo pieniądz traci na wartości, tak? Więc moją propozycją jest właśnie to, aby płacić najpierw sobie. I to jest o tyle właśnie dobre, że najpierw świadomie decydujemy, jaką chcemy mieć stopę oszczędności. I wtedy już wydatki
one się siłą rzeczy muszą dostosować do tej zadanej ogólnie stopy oszczędności. Tak? A i jakby nie mówię, że musimy zaczynać od bardzo wysokich stóp oszczędności, tak? Ale zakładam, że jeśli ktoś może przeżyć za, jakby żyje za 100% swoich wydatków, to przeżyje też za 95% swoich wydatków. W większości przypadków to będzie prawda, tak? Albo można zacząć od 99%, tak? I później stopniowo zwiększać stopy oszczędności, tak? Więc to jest jakby... więc jak można jakby tę zasadę zrealizować w praktyce? No bardzo prosto. Ja korzystam po prostu ze stałego zlecenia, czyli jakby pierwsze zlecenie, po jak dostaję pensję z uczelni i z innych miejsc, to zlecam sobie przelew na rachunek oszczędnościowy. To jest dosyć istotne, by to był najlepiej, aby to był jakiś inny rachunek, bo my wtedy nie widzimy tych pieniędzy, a co z oczu to z serca, tak? Więc i wtedy nas tak nie boli. To jest kolejna jakby zaleta tego podejścia, że cały proces się dzieje automatycznie i my nie musimy za każdym razem podejmować takiej świadomej decyzji, która wymaga pewnego aktu woli. A jak wiemy, nasza wola to jest bardzo często najsłabszy mięsień w naszym organizmie, więc lepiej nie nadużywać go, tak? Dlatego to jest taki proces, który automatyzuje oszczędzanie, tak? No i to staje się wtedy przedmiotem świadomego namysłu, tak? I więc to mi się wydaje bardzo, bardzo... No, to są korzyści, które wynikają z tej dosyć banalnie brzmiącej, a wydaje mi się potencjalnie rewolucyjnej zasady, tak? No i tutaj dzięki tej zasadzie też od razu rozbrajamy tą częstą wymówkę, dla której ludzie nie oszczędzają, tak? Bo dużo ludzi mówi, że nie oszczędzamy, bo na koniec miesiąca nie zostaje nam nic na koncie, tak? No to oszczędzaj gdzieś na początku miesiąca. To jest, tak? Dobrze, tu patrzę, bo czasem mi wylatuje z głowy coś ważnego, czy coś o tej metodzie. Aha, no właśnie, ja lubię tę metodę, ponieważ ona pozwala uniknąć wielu żmudnych działań. Bo bardzo często w różnych takich tradycyjnych podręcznikach do finansów osobistych jest, autorzy sugerują, aby zrobić budżet, aby odnotowywać każdy swój wydatek i tak dalej, by zbierać paragony i jest to dosyć żmudny proces, nie oszukujmy się, tak? I większość ludzi tego nie lubi, tak? No ale jakby co jest celem budżetowania? Tak, bo jakby nie zniechęcam, to dobrze mieć świadomość, ile wydajemy, na co i tak dalej, tak? Ale jakby celem jest ostatecznie to, że my mamy kontrolę nad swoimi wydatkami i je ograniczamy, a ograniczamy je po to, by zwiększyć naszą stopę oszczędności. Więc tu jakby nie bawimy się w taką buchalterię, tylko od razu zadajemy sobie pożądaną przez nas stopę oszczędności, więc tak naprawdę to, na co my wydajemy, jakby tak... to ten dokładny budżet już nie ma aż takiego znaczenia. Więc to właśnie to stałe zlecenie wydaje mi się bardzo ważne, tak? No bo jak mówiłem, ludzie wiedzą, że powinni oszczędzać, się zdrowo odżywiać i uprawiać pewną aktywność fizyczną, tak? Ale właśnie nie czynią tak, no bo to wymaga za każdym razem pewnego aktu woli i podniesienia się z kanapy. Dlatego takie zautomatyzowanie tych różnych procesów jest bardzo dobre, tak? Więc to, że my automatyzujemy w ten sposób, jest bardzo dobre. I to oczywiście jakby nie sugeruje, jaka stopa oszczędności jest optymalna, bo to jest indywidualna decyzja, która zależy od konkretnych warunków. No, jakby osobiście uważam, że takie przyzwoite poziomy się zaczynają od 20%, bo jak mówiłem, takie 10% to zwłaszcza w obecnych uwarunkowaniach, gdzie mam inflację, albo wcześniej były niskie stopy procentowe, to wydaje mi się, że może być trochę za mało, tak? Więc
Więc... więc tutaj sugerowałbym pewnie od 20%, tak? No dobrze, bo tutaj jest 18.55, to ja się w tym miejscu może zatrzymam. No, oczywiście tutaj zachęcam, no mógłbym bardzo dużo więcej mówić, bo tutaj w ogóle nie poruszyliśmy części na temat inwestowania. Na temat inwestowania, no bo oczywiście, no to już tylko tak na koniec powiem, że nie chodzi o samo oszczędzanie dla samego oszczędzania, tak, bo najlepiej, no jakby chodzi o to, aby te pieniądze zaprząc do jakiejś wydajnej pracy, więc najlepiej, aby je inwestować, tak. Ja akurat w tej książce polecam inwestowanie w ETF-y na indeksy akcyjne. Inni polecają inwestowanie w nieruchomości, inni polecają jeszcze jakieś inne aktywa, ale ważne, aby to były pewne aktywa generujące dochody, tak? Więc tutaj jakby ze względu na ten ograniczony czas chciałem się skupić na tej części poświęconej oszczędnościowej, tak? Ale z chęcią, jeżeli... Czas też trzeba oszczędzać. Właśnie. Jeżeli Państwo będą mieć jakieś pytania na temat czy to oszczędzania, czy inwestowania, to z chęcią odpowiem i podyskutuję z Państwem. Tradycyjnie pozwolę sobie moderować dyskusję i przyszła mi do głowy taka ogólna myśl, że Pański podręcznik tak w dużej mierze przeznaczony, czy też najlepszy, najbardziej optymalny, na ile mogę tak to ująć, byłby z punktu widzenia potrzeb czegoś, co nazywamy klasą średnią. Ludzi, którzy mają pewien, pewien poziom dochodów, którzy mają pewnego rodzaju swobodę finansową i de facto chodzi tylko o to, żeby się zdecydowali, czy chcą wydawać, czy chcą oszczędzać. A jednak mimo wszystko poniżej tej klasy średniej jest jeszcze pewna, wydaje mi się, dosyć duża grupa ludzi, którzy jednak rzeczywiście musieliby najdosłowniej zacisnąć pasa, no, chociażby właśnie ograniczając pewne wydatki, no takie najbardziej podstawowe. I w Pańskim wystąpieniu odrobinę może zabrakło mi tego aspektu. Oczywiście rozumiem, że nie możemy mówić o wszystkim. Nie każdy przypadek, nie każdą sytuację da się omówić. Czy również nawet w przypadku takich osób, które osiągają w jakimś dłuższym okresie czasu relatywnie wysokie dochody, ale te ich dochody nie mają charakteru regularnego, że na przykład otrzymują honoraria za jakieś działania, na przykładowo w sferze artystycznej, w sferze naukowej, po prostu za jakieś jednorazowe działania otrzymują wypłatę relatywnie wysokiego z naszego punktu widzenia honorarium, ale to honorarium musi im wystarczyć na przedział czasu, który czasami jest nawet trudno zdefiniować. Trudno określoną kwotę nawet podzielić na ileś miesięcy, nie wiedząc, czy podobne honorarium wpłynie za pół roku, za rok, za dwa lata. Czy w ogóle będzie jakieś kolejne honorarium, czy dana sytuacja dochodowa miała charakter no właśnie jednorazowy. Także wydaje mi się, że są takie konteksty, takie sytuacje, których no, w dzisiejszym wystąpieniu Pan może nie uwzględnił i oczywiście nie ukrywam, jestem ciekaw również na potrzeby naszych odbiorców na kanale YouTube, jak dalece no właśnie ludzie, którzy no nie są tak dosłownie prosto pojętą, określoną klasą średnią, czy również znajdą dla siebie takie proste wskazówki. I jeżeli mógłbym jeszcze dodać takie dodatkowe pytanie, jeżeli od razu mógłbym drugą rzecz poruszyć. Pańska książka ukazała się na rynku wydawniczym już dobrych kilka miesięcy temu. Tak. I jestem ciekaw, jaka jest jej ogólnie recepcja, jakie są recenzje, jakie są głosy na jej temat i, co wydaje mi się szczególnie interesujące, czy były na przykład takie głosy krytyczne, które Pana skłoniły do przemyślenia jakichś aspektów swojej książki, że dziś być może Pan napisałby coś inaczej, w inny sposób, inną argumentacją, czy
coś, czy był taki głos krytyczny, który skłonił Pana do domysłu, że w drugim wydaniu książki, która mam nadzieję będzie, Pan napisałby coś inaczej? Tak, dziękuję. Bardzo dobre pytania. No to może od końca zaczynając. Książka raczej się dobrze sprzedaje i otrzymałem kilka pozytywnych głosów. Więc mało otrzymałem takiej konstruktywnej krytyki, która by mnie zmusiła do jakichś głębszych przemyśleń i do umieszczenia czegoś, czy do postanowienia, że powinienem umieścić coś w drugim wydaniu. Było kilka głosów, czy takich komentarzy po moim wystąpieniu w innym miejscu, też jakby w związku z tą książką, że trochę za bardzo sceptycznie podchodzę na przykład do kryptowalut, albo tak ostrożnie, tak? Ale to w większości jakby odbiorcami czy komentującymi byli młodsi ludzie, no, czy którzy po prostu jakby fani kryptowalut, to bym tak powiedział, jakby w książce jakby wskazuje na pewne niebezpieczeństwa jakby związane jakby z tą klasą aktywów, tak? I że no po prostu wskazuje na dużą zmienność, na duże ryzyko związane jakby z tą klasą aktywów, że oczywiście można odnieść tutaj zyski, ale trzeba się też liczyć, prawda, ze spektakularnymi stratami. Więc to jest jedna taka kwestia. Nie wiem, czy... No oczywiście mam taki plik, gdzie zamieszczam pewne przemyślenia, albo co chciałbym rozwinąć jakby w drugim wydaniu. Nie, ale w tym momencie nie pamiętam jakby nic takiego chyba nic takiego istotnego tam nie mam. Może bym więcej miejsca, nie wiem, no poświęcił na to, co się działo w ostatnich latach, czy to na inflację, czy może na bardzo duży wzrost cen nieruchomości, tak? Jak to zmienia może nasze perspektywy jakby związane z inwestowaniem albo z zaciąganiem kredytu na mieszkania, tak? Więc może te kwestie bym poruszył, tak? Jeśli chodzi tutaj o to pytanie o inne klasy niż klasa średnia, tak? To nie wiem, czy Pan wie, kto najczęściej korzysta z totolotka, albo kto najczęściej gra w totolotka? Mężczyźni chyba częściej niż kobiety. Pewnie tak, zakładam, że tak, ale też jest to, raczej bym powiedział, są to osoby, które mają najmniej pieniędzy, czyli są to osoby, które w najmniejszym stopniu powinny wydawać pieniądze na głupoty. Nie wiem, mam nadzieję. Tak, no. Oczywiście kupon totolotka daje ludziom nadzieję, daje ludziom jakby, ale często są w tak trudnej, i jakby ja też nie chcę krytykować, bo często ci ludzie są w tak trudnej sytuacji, że nie widzą innego wyjścia niż wygranie w totolotka, tak? No ale jakby my wiemy, że z matematycznego punktu widzenia to nie jest działanie najbardziej racjonalne. Ale jakby do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że nawet osoby no, najmniej uposażone, tak, że nawet tam jest pewien potencjał do redukcji wydatków. Oczywiście będzie, jakby zwracam na to uwagę, tak, jakby w mojej książce, że no, jakby zupełnie inna jest sytuacja klasy, nie wiem, średnio-wyższej, jakiegoś menedżera na niższym czy średnim szczeblu, który zarabia dużo, ale ma też duże wydatki i dotyka i boryka się z inflacją stylu życia, a zupełnie inna jest sytuacja na przykład mało zarabiających studentów, tak, dopiero wchodzących na rynek pracy, albo właśnie osób mniej zamożnych. Tak? Więc no, oczywiście sobie zdaję z tego sprawę i na pewno no, jakby ten proces oszczędzania jest trudniejszy dla osób mniej zamożnych, tak? Zwłaszcza, że tu często, no choć to też z badań do końca nie wynika, jakby to też jest bardziej złożona kwestia, ale tutaj dochodzą kwestie długów i długów konsumpcyjnych, że no to znaczy, to czasem jest klasa średnia wbrew pozorom, ale czasem jednak osoby mniej zamożne, więc też tu nie chcę się tak autorytatywnie wypowiadać, ale
jeśli miałbym strzelić, to bym powiedział, że ten udział długów konsumpcyjnych jest jednak wyższy w klasie niższej niż średnia, tak? Więc proces oszczędzania jest o tyle trudniejszy, że tam mamy ten etap jeszcze likwidacji długów. Tak, więc to jest na pewno trudniejsze, tak? Ale wydaje mi się, ja jestem, jakby mam takie podejście, że no, w większości przypadków, bo oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie we wszystkich gospodarstwach domowych jest możliwe zaciskanie pasa, ale że w bardzo dużej liczbie przypadków jest to możliwe, że bardzo dużo osób, czy to wydaje na alkohol, na papierosy, na używki, na napoje gazowane, tak, no, jest pewien no, potencjał, tak. Ja moim studentom daję takie prace zaliczeniowe, jakby nie sporządzam klasycznego egzaminu, tylko takie prace zaliczeniowe, gdzie właśnie przez pewien czas mają śledzić swoje wydatki, później zaproponować pewną sanację swojej sytuacji finansowej i nawet jakby widzę, no oczywiście nie jestem w stanie zweryfikować, na ile te prace są szczere i prawdziwe, tak? Ale też nie, jakby chyba studenci nie mają aż takiego dużej motywacji, by zafałszowywać swoją sytuację. I tam rodzi się taki obraz, że nawet ci studenci mniej majętni, że tak powiem, że tam też jest, oni znajdują przestrzeń do redukcji wydatków albo sobie pozwalają na pewne wydatki, na które sobie nawet ja nie pozwalam, tak? Że, bo tam na przykład pamiętam, że w jednej pracy jednego studenta, że sobie wziął na płatność odroczoną czy na płatność ratalną jakiś smartwatch, tak? Mimo że dochody miał niższe na przykład ode mnie, tak? Ja nie mam smartwatcha. Jakby nie mówię, że jest coś inherentnie złego jakby w inteligentnych zegarkach czy w zegarkach, tak? Natomiast no nie, ja mam takie podejście, że ja lubię akurat, jak coś kupuję, to kupuję od razu, płacę całość kwoty, jakby nie zaciągam długu i tak dalej, tak? Więc jakby no po prostu zapamiętałem tę sytuację, że student sobie kupił jakąś tam relatywnie drogi gadżet elektroniczny, tak? I wydaje mi się, że dużo osób właśnie takich z klasy średniej czy właśnie z klasy niższej pod względem majątkowo-dochodowym właśnie pozwala sobie na zbyt duże wydatki, do czego też zachęcają różnego rodzaju innowacje finansowe, w stylu sprzedaż ratalna, czy ostatnio, wydaje mi się, bardzo to się rozwija, płatności odroczone. Że można coś kupić, a zapłacić dopiero po pewnym czasie, więc to oczywiście napędza nam taki konsumpcjonizm, tak? Bardzo. W Stanach Zjednoczonych to jest jeszcze duży problem, w Polsce akurat chyba nie jest jeszcze aż taki duży, właśnie jeśli chodzi o te płatności odroczone i tak dalej, ale tam w Stanach jest problem z autami, tak? Bo dużo osób tam posiadanie auta jest, jakby każdy chce mieć auto, każdy chce mieć dobre auto i każdy chce... Zakonnicy chyba nie chcą mieć, którzy... A to nie. Tak, no i duży. I zmieniają jakby i biorą te auta na raty, tak, a później bardzo szybko zmieniają to auto, tak, więc spłacają jeden kredyt na auto, no i później biorą kolejny kredyt na kolejne auto, więc tak naprawdę jeżeli ciągle się płaci kredyt na auto de facto, no to trudno jest oszczędzać, tak, więc no powiedziałbym, że nawet tutaj bardzo często jest pewien no, potencjał do cięcia wydatków, a jeśli nie do cięcia wydatków, to być może do zwiększania dochodów, tak? Jeśli można, to... No to tak, to tylko jeszcze pan się zgłaszał, ale też chciałem, bo tu była jeszcze ta kwestia... To proszę, to może tak po kolei pan profesor dokończy. Tak, no. Bo tu jeszcze pan pytał, abym nie zapomniał o kwestii tych osób, którzy mają nie regularne... Artyści, literaci, dochody, tego typu, tak. Osoby.
No tu przyznam szczerze, że nie zastanawiałem się nad tego typu sytuacją, ale wydaje mi się, że to raczej jakby jest dodatkowy argument za tym, aby oszczędzać, tak? No bo jeżeli ktoś ma nieregularne dochody, nie jest w stanie tego jakby dokładnie... Chodzi mi o element planowania, że trudno w tym momencie, na przykład, że ktoś, mówiąc oczywiście jako na zasadzie pewnego symbolu, jest w stanie wydać jedną książkę w ciągu roku, czy ewentualnie tak. No tak wyszło, że w danym roku sprzedał wyłącznie, nie wiem, jeden obraz, owszem, za 20 tysięcy złotych, mm-hmm. ale nie wiadomo, na jak długo te 20 tysięcy musi mu starczyć. Tak. Chodzi mi o takie sytuacje, czy takie no właśnie nietypowe, no to, mniejszościowe konteksty, czy właśnie się znajdą. No tak, to może jest pomysł, co zawrzeć w drugim wydaniu. Na tym się nie zastanawiałem. No, jedyne co mi przychodzi, ale to takie zrozumiałe, naprawdę, że dobrze mieć czasem w niektórych przypadkach, a pewnie w tym przypadku, o którym Pan wspomina, no, dwa źródła dochodów. Mm-hmm. Na przykład jedno takie podstawowe, chociaż gdzieś na pół etatu mm-hmm. i do tego te nieregularne honoraria. Tak, no, tak naprawdę nie wiem, jak byśmy mogli rozwiązać za bardzo. Nie oficjalne jeszcze może być, ale coś tam można. Ale mówimy o oficjalnych, to ja pozwolę sobie może dalej... Nieoficjalne czy oficjalne źródło, to tak samo etycznie ma chyba. Pozwolę sobie w takim razie moderować dyskusję, bo tutaj nasz gość zwrócił uwagę, że pan chyba jako pierwszy się zgłosił, tak? Nie, ja bym... Pan był pierwszy. Nie, ale... Na razie się tak dużo, to... Tak, może najpierw do płatności odroczonych, tak? W tej chwili bardzo popularne są kredyty 0%. Tak. Na przykład dla mnie, jak wyposażam kolejne mieszkanie do wynajęcia, to jest idealny sposób zakupienia wszystkiego, prawda? Ten przychodzi już, czyli jest jakaś inwestycja sfinansowana z czyichś pieniędzy i ona po jakimś czasie płaci, więc to nie jest tak, że długi są same z siebie złe. Tak, tak. Tylko myślę, że raczej... Jeżeli są płacić. Złe, jeżeli są konsumpcją, a nie inwestycją. No, zgadza się. Pan podniósł właśnie bardzo dobrą, czy bardzo ciekawą kwestię, tak? No bo nie ma nic inherentnie, bym powiedział, złego w długu, tak? Natomiast jak pan słusznie zwrócił uwagę, no jakby długi mają o tyle sens, jeżeli my zaciągamy dług, no i inwestujemy i wtedy dochód z inwestycji przekracza odsetki, oprocentowanie długu, tak? No to wtedy nasza inwestycja jakby spłaca ten dług, tak? I wtedy jest jak najbardziej wszystko w porządku. Albo no, mamy kredyt hipoteczny, to trochę nie działa w ten sposób, no ale ceny mieszkań są bardzo wysokie, więc trudno załatwić tutaj w jakiś inny sposób, tak? Natomiast właśnie problemem jest to, że bardzo dużo osób zaciąga długi na konsumpcję, tak? No i to też jakby znowu niektórzy potrafią. Jakby z każdymi instrumentami finansowymi jest tak, że niektórzy lepiej, troszkę bardziej umiejętnie się nimi posługują, tak? Na przykład no, w prawie każdym tekście na temat finansów osobistych czy książce jest debata na temat kart kredytowych, na przykład czy korzystać, czy nie. No i no bo karty kredytowe, jeżeli się umiejętnie, jakby rygorystycznie spłaca je w terminie, to mogą być świetną pomocą. Tylko właśnie problem polega na tym, że część osób nie spłaca ich w terminie i wtedy są bardzo wysokie odsetki i tak dalej, tak? I podobnie jest pewnie Pana przypadek, tak? Że Pan umiejętnie korzysta z pewnych instrumentów finansowych, tak? Ale wydaje mi się, że są osoby, które wpadają w pewną pułapkę z zadłużenia, bo myślą, że też spłacą w terminie na przykład, tak? I zresztą czasem to jest tak skonstruowane, że pierwsza pożyczka jest za darmo, czy tam prawie, a dopiero te kolejne są wyżej oprocentowane, tak? Więc tu po prostu trzeba być bardzo ostrożnym. Proszę bardzo, pan. Ja myślę, że tu warto sobie przypomnieć o tym, że jaki mieliśmy okres dobry, czyli stabilny i optymistyczny, i stąd te przykłady małe kredyty czy zerowe oprocentowanie i to oszczędzanie było rzeczywiście racjonalne. Ale jak człowiek patrzy teraz na ten okres destabilizacji, bo powiedzmy sobie, zewnętrzna destabilizacja jest globalna. Już mam ten okres, kiedy Amerykanie rzeczywiście mieli tą średnią warstwę olbrzymią. Ja to śledzę od
40 lat i przyjaciół mam, którzy też tam mieszkają, przyjeżdżają tutaj, mówił, no średnia warstwa znika i to znika od wielu, wielu lat. Jest to proces, no i mamy te przykłady globalnego, praktycznie lockdownu globalnego, pandemii, którą ktoś nazwał pandemią, kiedy ona się nie mieściła w tej definicji, ale udowodniliśmy jako Polacy, jako pracowici, bardzo oszczędni ludzie, jak można w krótkim czasie stanąć na nogi, oszczędzać, rozwijać się, inwestować. No, ale teraz okazuje się, że z tego globalizmu trzeba prawdopodobnie wrócić do lokalizmu, żeby rzeczywiście te oszczędności były kontrolowane, monitorowane i żeby te zasady, które pan łaskawie nam zacytował ze swojej książki, miały charakter, jak to się mówi, pewnej przyszłości, stabilności. Bo w tej chwili jesteśmy w okresie bez destabilizacji. Jak ta sytuacja będzie taka, jak było parę miesięcy temu czy rok temu, to rzeczywiście to oszczędzanie nas mobilizowało do rozwoju inwestycji w stosunku do dzieci, do wnuków, do edukacji, do konkurencji, bo okazało się, że jesteśmy lepsi niż inni, bardziej pracowici, co inni, oszczędniejsi, prawda? Także tutaj te elementy, które matematyczne, te symulacje są sprawdzalne i myślę, że każdy z nas, jak ma wątpliwości, to ta księgowość też działa dosyć dobrze i możemy się elektronicznie dobić do tych zasad, do zmian, bo one też są duże i tutaj dużej manipulacji też możemy się spodziewać z tych czynników, powiedzmy sobie, zarządzania na szczeblu krajowym. Na szczęście pilnujemy tych swoich finansów i tych możliwości. To pokrycie w złocie to też świadczy o pewnej jednak stabilności, poważności państwa. Ale w tych szczegółach zgadzam się z oszczędzaniem zdecydowanie, bo my jesteśmy niejako przyzwyczajeni, że trzeba oszczędzać, żeby można było zainwestować, mówię, jeszcze w tych rodzinach wielopokoleniowych, bo to jest też wielka szansa. Jak jest człowiek sam, no to przepraszam, inwestuje dla siebie, no i konsumuje dla siebie. I jeszcze jedną rzecz bym podkreślił, bo rzeczywiście tą praktykę już człowiek ma trochę tych lat. Jakość produktów, które nam są oferowane, przynajmniej w moim, na podstawie swojego doświadczenia, powiedzmy nawet biorąc pod uwagę taki 20-30-letni okres, jedzie i to mocno w dół jakość wszystkiego, produktów technicznych, produktów, nawet bym powiedział, no, o matematyce, która służy nam bardzo, mamy te podpowiedzi, że ta jakość jest samochodowa, czy jakichś innych technicznych. A jakość myślenia, przepraszam? Spada na łeb, na szyję. Jakość myślenia też, nie? Proszę? Czy jakość myślenia? No właśnie, rozwój intelektualny, prawda, że ludzie praktycznie niczego niewiele czytają, a korzystają, jak to się mówi, z tego niewiarygodnego źródła, to zaczynając od edukacji dzieci. Ale można powiedzieć, podziękować, że gdyby była stabilizacja i może musimy o nią walczyć, bo przepraszam, ale pewne gremia, pewne grupy społeczne u nas bardzo pokazały, jak mogą w szybkim czasie konkurować, już nie mówię, szczególnie jeżeli chodzi o jakość wyżywienia, polskiego wyżywienia. No, w krótkim czasie dogoniliśmy, a może nawet przegoniliśmy. Już nie mówię o usługach, nawet tego typu jak transportowe. Też już inni widzą, jesteśmy za mocni, więc trzeba nam, jak to się kłodę pod nogi kłaść. Ale te zasady matematyczne, tak jak pan to cytował, no są rzeką, którą musimy zawsze przestrzegać, żeby wejść w nią, to trzeba powoli wchodzić, patrząc na temperaturę i na inne niedogodności, zmiany, szczególnie dla nas niekorzystne. Także mogę powiedzieć dziękuję, ale destabilizacja dotyczy nas nie tylko w Europie, która wiele straciła. No i zgadza się, też bym się zgodził chyba z tym spostrzeżeniem, że czasy są jakby mniej spokojne, mniej stabilne niż jeszcze niedawno. Na parelu było stabilnie. No tak. Miernie, ale stabilnie. No tak, biedy. Tak, ludność, stabilna bieda dla wszystkich. Ale się zastanawiam właśnie, czy to nie jest czasem argument, taka większa niestabilność za oszczędzaniem. Tak, no bo zawsze oszczędzać. No tak, no bo tak zrozumiałem, że to jakby jakoś przekreślało takie oszczędności, tak? Mi się wydaje, że to, że właśnie część Polaków nie oszczędza,
czy oszczędza za mało, bo ma w pamięci różnego rodzaju wydarzenia historyczne, czy to wojnę, czy nie wiem, czy stan wojenny, czy wymianę waluty, czy dewaluację właśnie. Okrągły stół. Więc jakby nie ma takiego przekonania, że oszczędzanie jest wiarygodne, tak, bo się boją, że tak naprawdę rząd i tak skonfiskuje, no, na przykład, tak, albo będzie wojna i nie wiem, okupant odpukać z... No, ona jest, czarujmy się. Czyli tak. Trzeba popołać złoto. To specjalna praca wojenna po nas. Tak, więc, no ale wydaje mi się, no, nie, jakby tu już nie chcę wchodzić jakby w geopolitykę i tak dalej, tak? Nie, dlaczego to ciekawe? Jakby, że jednak no, mamy system odmienny od poprzedniego i w tym systemie wydaje mi się, że prawa własności są jednak troszeczkę lepiej chronione i wydaje mi się, że oszczędzanie może, znaczy nie spodziewałbym się takiej samej dewaluacji jak, albo powrotu hiperinflacji jak przy transformacji, tak? No, oczywiście mieliśmy do czynienia z bardzo wysoką stopą inflacji. Część inflacji, o czym Pan wspominał, ja jestem skłonny się zgodzić, że część inflacji jest ukryta w postaci zmniejszania jakości produktów. Jakby, że cena nie jest zmieniana, czy jest obniżana, ale producenci, aby uniknąć podwyżek, mogą właśnie stosować, nie wiem, gorsze materiały, czy tego typu praktyki, tak? Więc, ale wydaje mi się, że oszczędzać warto. I czemu służą oszczędności? No, oszczędności służą temu, aby finansować nas, gdy na przykład stracimy dochód, tak? Gdy pojawią się nieprzewidziane wydatki, tak? Czyli gdy pojawią się nie jakieś takie... No właśnie, tak? Myślę, że osoby, które będą mieć spieniężone oszczędności, będą w lepszej sytuacji, na przykład jeśli będą musiały uciekać, odpukać z kraju, tak? No to to może trochę no kosztować, tak? Więc wydaje mi się, że to tym bardziej wzmacnia ten argument za oszczędzaniem. Tak, bo zastanawiam są się. Dwa aspekty. Jeden to jest oszczędzanie, a drugi to jest inwestowanie, bo pieniądze zaoszczędzone, tak. Pieniądz to jest tylko, że tak powiem, liczba wymiany. Mamona. Nie no, liczba. No. Czy on się nazywa złotówka, czy bitcoin, czy inaczej, to jest liczba. No, on nie, do niczego nie jest jak porównanie wartości dwóch przedmiotów, czy czasu pracy. Natomiast jest kwestia tego, w co te pieniądze, na co zostaną zamienione. No bo tak. Właśnie. Problem tego bitcoina, o którym Pan wspomniał, to jest taki, że tak naprawdę on nie ma, poza zapisem elektronicznym, jest niczym. Tak? Nie stoi za nim żaden element, no, za złotówką stoi teoretycznie państwo, które tam pisze, że złoty polski jest prawnym i pozwala się rozliczyć z podatków. Tak, czyli w tym pieniądzu musimy zapłacić podatki i to tak naprawdę nadaje mu wartość na terytorium Polski. Natomiast jeżeli się swoje oszczędności inwestuje, to pytanie takie, czy w Pana książce znajdziemy też propozycje poza tymi ETF-ami, tak? Kierunków inwestycji takich, no nie wiem, no, pomówienia, jak to wygląda, jak się to robi. Złoto najpierw się. Złoto nie. Gdzie to złoto kupować? Złoto nie wypłaca dywidendy. No tak. Jakby duża część książki jest poświęcona właśnie analizie różnych klas aktywów, które systematycznie analizuje. Jakby złoto jest ciekawe, ale jak Pan zwrócił uwagę, jakby nie generuje żadnych sumieni pieniężnych, czy nie wypłaca dywidend, tak? Jakby, to na czarną godzinę. Ja mam taki stosunek, że warto mieć trochę złota, ale jakby też wszyscy, no to znaczy większość ekspertów mówi, że to nie powinna być większość portfela inwestycyjnego, bo to ma być ubezpieczenie portfela. No więc jak ubezpieczenie, to nie może być kilkadziesiąt procent, tylko około 10%, tak? Jako ubezpieczenie na wypadek pewnego ryzyka systemowego, tak?
Natomiast... No więc tak, analizuję i złoto, i surowce, i kryptowaluty, i metale szlachetne, nieruchomości. Surowce to jest chyba dla bardzo dużych ciłaczy, czyli dla kogoś to ma dużo, prawda? No, tam koniec ropy jednak to sobie już mówiłem. W sensie i tak i nie, no bo właśnie w książce jak opisuję te instrumenty finansowe, którymi są ETF-y, czyli Exchange Traded Funds. Czyli jednostki funduszy inwestycyjnych, które inwestują na przykład w surowce, tak? Albo, no, albo w indeksy akcyjne, tak? Ja argumentuję za właśnie indeksami akcyjnymi, bo one w takiej perspektywie historycznej pozwalały osiągnąć po prostu najwyższą stopę zwrotu, średnio powiedzmy 7% rocznie, tak? Więc to jest całkiem nieźle, tak? Pytanie, w jakim przedziale czasowym? Powiedzmy, nasze życie jest ograniczone. No ja mam, oceniam jeszcze 20 lat, prawda, przed sobą. I na ile mam szansę, że inwestując z taką perspektywą czasową, nie, no jak gdyby w połowie tego cyklu będę jeszcze miał z czego żyć, prawda? Jest szansa. No, wiadomo, że tak. Indeksy to jest, mają... To jest dobre pytanie. Dziękuję, do widzenia, że... właśnie, no bo dużo osób tak uważa akcje za bardzo ryzykowne instrumenty finansowe, no i rzeczywiście tak jest, tylko one są bardzo ryzykowne w takim krótkim horyzoncie czasowym, tak, bo w dłuższych okresach, które się zaczynają no, od kilku lat, to jakby nigdy nie było, no musiałbym sprawdzić jakby w książce, chyba takich okresów no około od 10 lat chyba jest dokładnie, gdzie by one generowały straty, a na przykład obligacje, no można znaleźć takie okresy 10-letnie, tak? Więc to też jakby w książce trochę różnicuje, jakby, że dużo zależy takie podejście inwestycyjne od naszego horyzontu czasowego, tak? Bo jeżeli ktoś inwestuje jakby w perspektywie dwuletniej, No to prawdopodobnie akcji czy indeksów akcyjnych bym mu nie polecał, a przynajmniej nie 100% akcji, tak? No bo co będzie jakby w perspektywie dwóch lat, no to akcje mogą pójść do góry, a mogą spaść. Natomiast w perspektywie no powiedzmy 20-letniej, to wydaje mi się, że możemy już znacznie większą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że za 20 lat indeksy światowe, giełdowe będą wyżej niż obecnie. Bo gospodarki będą się rozwijały i firmy będą się rozwijały, tak? Ja tego nie wiem. Oczywiście, no to jakby prognozowanie jest bardzo trudne, zwłaszcza jeśli odnosi się do przyszłości, tak? Jak powiada... Zanim przejdziemy do kolejnego pytania, które było mi sygnalizowane z sali, że padnie... Nie, raczej uwaga będzie. To ja jeszcze, to zanim przejdziemy do tej uwagi, ja jeszcze chciałbym poruszyć taką kwestię, która być może nie dotyczy dosłownie treści pańskiego podręcznika, ale wydaje mi się, że może wiele osób intrygować. Czy z pańskiego punktu widzenia to, co się działo właśnie w ramach pandemii, te obostrzenia, te regulacje, te właśnie dotacje, te wszystkie rzeczy, które działy się w życiu ekonomicznym naszego kraju i zapewne nie tylko w Polsce, czy według pana to mogła być jakaś celowa, świadoma akcja służąca transferowi własności, po prostu, żeby to, do czego doszliśmy jako Polacy, jeżeli można użyć takiego ogólnego terminu, żeby trafiło no właśnie do grupy osób manipulujących no właśnie stanem świadomości społecznej, nastrojami społecznymi, tego typu kwestiami, żeby no właśnie wytransferować trochę pieniędzy, żeby nas trochę oszczędności, zysków i tak dalej ograbić, żeby trafiło to do osób, którym dobrowolnie byśmy pieniędzy nie przekazali. Czy z pańskiego punktu widzenia można dopuścić tego typu myśli? Czy pan dostrzega no, elementy wydarzeń, które by potwierdzały lub też zaprzeczały temu, co
powiedziałem przed chwilą. I miałbym jeszcze takie dodatkowe pytanie, które już może bardziej właśnie odnosić się do treści Pana książki, bo tak sobie wyobraziłem, czy według Pana mogą być jednak pewne wydatki, które mają sens w określonym przedziale czasu życia człowieka. Chodzi mi o taką rzecz z gatunku, że na przykład przychodzi do Pana Pański student, którego Pan no właśnie chciałby przekonać, że warto oszczędzać, a ten student stwierdza: Panie profesorze, a ja to chciałbym podróżować, bo tak sobie myślę, że owszem, mogę oszczędzać, oszczędzać i jeszcze raz oszczędzać i wtedy na emeryturze będę mógł podróżować. Ale czy wtedy w ogóle będę miał siłę, czy będę miał ochotę, czy będę miał motywację, czy będę miał zdrowie do tych dalekich podróży, które chciałbym odbywać teraz, kiedy mam 20 parę lat. Że te pieniądze można wydać na przykładowe podróże lub coś innego, albo teraz, albo być może w ogóle, bo nie wiadomo, czy tej emerytury dożyję. Czy właśnie zastanawiał się Pan nad tym, czy no właśnie jest jakaś pula, jest pewien rodzaj wydatków, które mają sens w określonym przedziale czasowym życia człowieka, a później ten sens no, mogą mieć ewentualnie ograniczony, prawda? Czy rzeczywiście, tak pół żartem, pół serio, ze wszystkim jest sens czekać do emerytury, że pozwolę sobie tak żartem troszeczkę to podsumować. No zupełnie. To ja jestem świetnym przykładem tym. Nie byłem w Atenach, nie byłem w Egipcie. I gdzieś tam więcej, czy w Londynie, tak? Mam ileś tam odłożone, że w tej chwili mam zupełną swobodę finansową, tak? Ale mam taką sytuację, że na przykład ze względu na to, że zdrowie już nie pozwala, to o, ja tutaj mogę dojść, bo parking jest koło... parking jest tam za placem Bema przy ogrodzie botanicznym, ale... Tylko władz fiński. Chyba do rynku bym stąd nie poszedł. Rozumie Pan? Tak. Ograniczenie ten. W momencie, kiedy uzyskałem to... Tak. To, co, o czym Pana książka, czyli niezależność finansową, okazało się, że ona mi jest w 60% jak trzeba. Nie, no zawsze można znaleźć jakieś wydatki. Pozwólmy odpowiedzieć naszemu gościowi. To jest bardzo ważna kwestia i bardzo dziękuję za to pytanie, na tym polega cały ambaras, że tak powiem, związany z finansami osobistymi, że z jednej strony my nigdy nie wiemy, czy w ogóle dożyjemy emerytury, tak? Czy będziemy w dobrym zdrowiu. Więc z jednej strony gdzieś tam może się kołaczyć w głowie takie podejście chwytaj dzień, tak? Albo przynajmniej ciesz się dniem, ciesz się chwilą, tak? No, z drugiej strony jednak wiemy, że ludzkie życie się wydłuża, przynajmniej statystyki pokazują, że oczekiwana długość życia rośnie, więc mamy takie ryzyko, że coś złego się wydarzy, ale też takie ryzyko, ono też jest, że my będziemy żyć dłużej niż nam się wydaje i będziemy mieć mniej środków niż nam się wydaje, zwłaszcza, że prognozowana stopa zastąpienia, czyli relacja emerytury do ostatniej pensji jest obecnie to jest 50 parę procent, ma być 20 parę, więc jakby warto... Tak, ale więc jakby musimy rzeczywiście jakby zbalansować te dwie kwestie, więc ja w tej książce też jestem daleki od takiego podejścia, że musimy tylko i wyłącznie oszczędzać, bo sobie zdaję sprawę właśnie z tych kwestii, o których Pan wspominał i często też studentom mówię, jak oni się pytają, w co inwestować, to odpowiadam, że najpierw warto inwestować w siebie, tak? Oczywiście, to jest inna kwestia. Nie mówię, że każda podróż to jest inwestycja w siebie, bo jestem daleki od takiego naiwnego spojrzenia, tak? Natomiast kluczem mojej odpowiedzi jest to, że w podejściu finansowej niezależności właśnie ten ruch powstał, aby odpowiedzieć na Pana wątpliwości, właśnie w odpowiedzi na ten tradycyjny model. Bo jaki mamy tradycyjny model? Tradycyjny jest model taki, że powiedzmy pracujemy do 65, 60, 70 roku życia i wtedy już mamy w czasy pod palmami. Tylko że wtedy albo tych palm nie ma, albo już zdrowie nie pozwala, albo coś tam, tak? Dlatego właśnie powstał ruch finansowej niezależności, czy po angielsku FIRE,
bo to jest Financial Independence Retire Early, czyli właśnie finansowa niezależność i wcześniejsza emerytura. I ten człon jest tu bardzo ważny, bo chodzi o to, aby osiągnąć tę wcześniejszą emeryturę, czyli finansową niezależność wcześniej niż taka tradycyjna emerytura. Tak więc to jakby właśnie dlatego, że członkowie tego ruchu no, dostrzegli to ryzyko, o którym Pan mówi, że bardzo często, i to nawet jeżeli zdrowie dopisuje, to my bardzo często, jeżeli ktoś przepracuje 40 lat ciurkiem, no powiedzmy, to później nawet nie umie specjalnie odpoczywać albo zapomniał, jakie ma hobby, czy z młodości, czy pasje, tak? Dlatego powstają alternatywne modele cyklu życia, bym powiedział, tak? Właśnie jednym z takich modeli jest wcześniejsza emerytura, tak? By to ona nie była w tym wieku 60+, tylko no powiedzmy 50+, albo 40+. Albo czyli trzeba wstąpić do służb mundurowych. Na przykład. Albo jest też takie podejście na przemiennych emerytur. To też nie w każdym zawodzie, w sensie na przemiennych, że na przykład rok pracujemy, ilość czasu jesteśmy na wakacjach, tak? Ale w sensie nie 2 tygodnie urlopu, tylko kilka miesięcy, tak? Albo pracujemy na pół etatu tylko i w sensie gdzieś za granicą, na przykład w jakichś ładnych okolicznościach przyrody, tak? I to się nazywa takie podejście barista, że ktoś parzy kawę na plaży gdzieś tam, tak? Więc trochę pracuje na pół etatu, ale jednocześnie się cieszy. Można być. Tak. A jeżeli chodzi o kwestię tej pandemii, transferu własności, jak pan to ocenia? Czy to co? Powiem tak, na ten temat wolałbym tak szerzej się nie wypowiadać, zacytuję taką zasadę, która wydaje mi się może mieć i tutaj zastosowanie. Mianowicie zasada brzmi tak, że nie ma sensu przypisywać złej woli tam, gdzie głupota tłumaczy w wystarczający sposób. Jest spiski. To ja w takim razie może przejdę do tej uwagi, która teraz musi być już ostatnia w ramach naszego dzisiejszego spotkania. No, krótka uwaga, żeby pan profesor mógł odpowiedzieć. No to dyskryminacja naprawdę. No. Nie przesadzajmy. Ja mam jedno pytanie tutaj. Proszę śmiało. Tak, śmiało. Dziękuję za łaskawość. Tego nie mogę jakoś chwycić, bo to jest napisane kochanym pieniążkom, abyście miał dużo Maćka. Maciek to jest ten z okładki? Nie, to mój brat. Poświęciłem mu dedykację, tylko w taki przewrotny, w zamierzenia śmieszny sposób. Dobrze. No to teraz... Bo w ogóle, że tak powiem, jest taki element humoru w pana książce, tak, prawda? Tak stwierdziłem, że po książce doktorskiej i książce habilitacyjnej miałem potrzebę pewnego odpoczynku od pisania takich treści poważnych, stricte naukowych, stąd pomysł na książkę o finansach osobistych i napisaną w taki humorystyczny trochę sposób. Obrazki są, wykresy. Są, tak. Ja sobie przypomniałem, bo tu pan wspominał Parkinsona, tak. Że on napisał też, jak pisać pracę doktorską. A, to nie jest tak. Było tak, że najpierw tak piszemy ogólnie, potem się przepisy pojawiają, a potem tabele i są takie wykresy. To trochę tego jest. Ale to masz luźniejsze, to jest to mniej. Przypuszczam, że na komunikacji było więcej. No to zrobić wrażenie tam na uczonych recenzenta. Natomiast to jest bardzo ciekawe, co tutaj pan profesor mówił i tu pozostali uczestnicy już. Nie wszyscy z nami są, ale to będzie można sobie obejrzeć. Natomiast pan jest chyba demokratą, tak mi się wydaje, bo pan na większość się lubi powoływać, że większość teoretyków coś tam mówi. Ja pamiętam, jak miałem ekonomię na pierwszym roku za tak zwanej komuny, i był Cezary Brzefiak, duża postać. I on też się budował na większość i on tak porównywał na tablicy socjalizm z kapitalizmem. Mhm. Jemu przybyło 8-5 na rzecz socjalizmu. I też mówił 3 razy, że większość tak uważa. I się zmieniła jakoś ta większość. Komu wierzyć w związku z tym? Ja niedawno spotkałem tutaj, pan tutaj, Adrian zna zapewne Zbigniewa Wiktora, czyli człowieka komunistę z naszego uniwersytetu. To trzeba cenić, bo on się nie wyda, bynajmniej. I on był w Chinach, no i on mówi, że chiński model zwycięży. I tam jest tak, że jakoś w zeszłym roku chyba partia po prostu skasowała 3 miliarderów, bo uznali, że źle robią. Zabrali w ciągu jednego dnia pieniądze i tyle. Niech sobie tam zarabiają znowu od małego, bo
państwo potrzebuje. Bo to z tymi, bo pan mówi w sposób typowy dla tej rewolucji burżuazyjnej, prawda? Amerykańsko-francuskiej. Że to świat się zmienił i tak się ciągle patrzymy za tym pieniądzem. Świetnie, że nie było tu takich problemów właściwych w sumie tam. No, miał też pieniądze albo nie, jeżeli miał, to były tam w piątym pokoleniu. Jak nie miał, był sobie chłopem i tam gdzieś tam sobie jakoś sobie żył, nie? Chyba, że tam przyszła zaraza przyszła i tam się zmarło. Ale no, teraz ta pandemia są, nie? To już wolno, już wyzwanie. No to proszę bardzo, dobra, jak już pani wytrzymuje. Nie, ale to nie, muszę, a no, drodze, właśnie. Jak w sejmie. Bardzo blisko. Ja panu przerwałem pan brzeg. Przepraszam bardzo. Jest brzeg opolski, jest zamek książąt brzeski. Jest, zgadza się. I w bramie, jak się wchodzi do zamku, są epitafia książąt brzeskich. Szczyt szczytów hierarchii społecznej. Średnia wieku poniżej 40. No. No i tak. I to pokazuje różnicę między ten szczyt szczytów, mający wszystko, co może mieć, z dwóch przekroczyło 70. No tak, to jest słynna historia Rockefellera, który zmarł. Przepraszam, pozwólmy odpowiedzieć. Panowie. Nie, tak chciałem tylko powiedzieć, bo mi się skojarzyło jakby z Rockefellerem, który zmarł na chorobę, która jest jak najbardziej obecnie bardzo łatwo uleczalna, tak? A to był jeden z najbogatszych ludzi z tego czasu. No ale w tym momencie, ale to nie chodzi mi o to, tylko chodzi o to, że jednak system kapitalistyczny, gromadzenie i ale co z tego? Napędza szybkość rozwoju. Ale wtedy uważano, że żyjemy, żeby nie żyć w odwiecznym. Właściwie im krócej, to tak. Ale zasadniczo nadal tak uważamy, przynajmniej myślę w naszym gronie. Nie ulega to wątpliwości, tylko chodzi o to, żeby... Tu nie grzeszne, że się jest czymś strasznym przecież. Właśnie dlatego działamy na rzecz takiego ustroju, który tworzy warunki do życia moralnego. To, co mówiłem na początku o działaniu w granicach wyznaczonych przez dekalog, prawda? Konstytucja? Że właśnie zarówno współpraca, jak też zdrowo pojęta konkurencja, ale właśnie uczciwa konkurencja, a nie wykańczanie przeciwników, tylko właśnie działanie i prześciganie się w dobrym w ramach dekalogu, prawda? Mhm. Właśnie. I to wydaje mi się jest najbardziej istotne w tym wszystkim, że tworzyć, działać, rozwijać się w dobrym sensie tego słowa można tylko w ramach uczciwości, takiej po prostu zwykłej ludzkiej uczciwości, którą dekalog jednak wyraża najlepiej. I wydaje mi się, że ta intuicja jest jak najbardziej oczywista i zrozumiała w ramach szkoły austriackiej, w ramach Instytutu Misesa. Także za dużo pieniędzy się robi. Tak porównując z Biblią. Zależy jak na to spojrzeć. Również wtedy oczywiście podaż pieniądza była wtedy jednak niższa niż jest współcześnie, prawda? Więc oczywiście można starać się żyć bez pieniędzy, ale jednak, że tak powiem, dotyczy to nielicznych jednostek pustelników. A nie, że na przykład wszyscy Polacy przestaną posługiwać się pieniędzmi, prawda? Jak wspomniałem, właśnie, żebyśmy nie nadużywali też gościnności Civitas Christiana, tylko zmieścili się w określonych wcześniej ramach czasowych. Pozwolę sobie w tym momencie zamknąć tę oficjalną część dyskusji i serdecznie podziękować przede wszystkim panu doktorowi habilitowanemu Arkadiuszowi Sieroniowi za interesujące, bardzo ciekawe, wielowątkowe spotkanie. Mam nadzieję, że będzie okazją do właśnie dalszych pytań, przemyśleń, dyskusji. Ufam, że to spotkanie, które dziś organizujemy, nie będzie ostatnim, a jednym z pierwszych pańskich spotkań autorskich. Dziękuję wszystkim przybyłym, zarówno tym, którzy wytrwali do końca, jak też tym, którzy niestety musieli wyjść ciut wcześniej i oczywiście mam nadzieję, że też sobie odsłuchają nasze dzisiejsze nagranie na YouTubie. Czekamy oczywiście na dalsze głosy w dyskusji w ramach portalu legitymistycznego, gdzie rzecz jasna nasze nagranie będzie opublikowane i mam nadzieję znajdzie się, że tak powiem,
brona osób zainteresowanych dalszą wymianą myśli, czy zapraszaniem pana doktora na kolejne spotkania i wydarzenia. Także dziękuję Civitas Christiana, dziękuję wszystkim obecnym, a najserdeczniej dziękuję naszemu gościowi, panu Arkadiuszowi Sieroniowi.